Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Bioshock 2 Remaster, który może być już ostatnim odcinkiem tej serii. Albo jest to dalsza część poprzedniego odcinka, jeszcze nie wiem, zobaczę jak to wszystko wyniknie. Tak czy siak, na krótkie rozporządzenie. Tutaj jest nasz stary kolega, który został zamieniony w tatuśka, jest kierowany przez tą szmatę lamp. Nam się udało uratować Eleanor, w tej chwili ona paraduje w kostiumie starszej siostry, gdzieś sobie tam biega i wszystko sprawdza. Nasze zadaniem jest dostać się do tego kolesia, zdobyć od niego klucz główny, czy tam klucz centralny, już nie pamiętam, i ewentualnie go zabić, żeby wyzwolić go z tego nieszczęsnego losu. Free will, Delta. Eleanor's gift to you. And with each decision, you twisted her into your own image. Sinclair has no such choice. Yet in its absence, he serves the world unerringly. He is now the better man. Będzie lepszym człowiekiem, jak albo go wyzwolę, albo go zabiję. You're in the tunnel. Ought to give you some kind of jump on me. I hope. Zaraz to zobaczymy, zaraz się dowiemy, daj mi chwilkę, ja to za chwilę ogarnę. Tak, chyba mogę do ciebie wejść, stary. Dzień dobry, daj mi chwilkę, jakoś... Raczej ja mogę jakoś zhakować to miejsce? Jest na to jakaś opcja? Bo nie wiem, jak ja mogę tutaj wejść, chyba innej opcji za bardzo nie widzę. Mogę coś ewentualnie zniszczyć, mogę coś ewentualnie zhakować, halo, pomocy? Tu nic nie skakuje, tam go nie dosięgnę. Tu nie zeskoczę za bardzo. Czy jest jakiś inny sposób, co ja mogę... Czy ja mogę zrobić na przykład to w ten sposób? Sinclair is moving, father. Track him down. We need that key. Spoko, spoko, pędzę, lecę, ogarniam. Już, na spokojnie, daj mi sekundkę. Powoli. Czy ja mogę coś zrobić? Czy możemy to jakoś ogarnąć? Czy możemy go nie zabijać? Chyba nie. So long, kid. Thank you. Eleanor, jakie ty masz pierdolnięcie? Father, I'm so sorry. I don't know if you were close. When you're ready, take the key. Już wziąłem, już możemy iść dalej. I'm afraid that ending the lockdown means releasing all the prisoners. So please, be ready before you use that key on the override switch. Easy, damy radę. Aktywujemy. Co to wolne? O kurna, ja tam tatuśków jest. Okej, okay, dobra. Możemy mieć mały problem, Eleanor, także... Sinclair died a hero of the Rapture family, Delta. Was he a friend to you? Or just a tool? Can you even grasp the difference? Powiedziała, co wiedziała, hipokrytka jebana. You have chosen Subject Delta over your mother, your people, and the duty of your birth. So be it. You believe this craft will carry Delta to safety, like a spoilt child with a new toy. I have no choice but to take it away. Curfew lifted. All cell blocks open. Ała! Ej, mordo! Autuj się! Mother's turned her attention to the lifeboat. We must go there, now! Dobra, lecę, pędzę, lecimy, ogarniamy, chyba. Mam taką nadzieję, że to ogarniamy. Daj mi chwilkę, ja za chwilę tam będę, tylko... Tylko... Mógłbyś przeładować, Delto, dziękuję. Tylko się tutaj uwinę z twoimi kuzynami, a właściwie moimi kuzynami, twoimi wujkami. Nie wiem, nieważne, daj mi krótką chwilkę, ja tu ogarnę na szybko parę rzeczy i już do ciebie lecę. Gdzie ja tędy powinienem iść? Nie wiem, zgubiłem się. Mam strzałkę, a się gubię. No po prostu to jestem ja, muszę być po prostu sobą, żeby takie rzeczy robić. No już, kolego, 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 spokojnie. Kolego! Ojej, coś się podpaliło, jaka szkoda. Ani trochę mi nie jest szkoda. Gdybyś ze mną nie walczył, tylko chciał ze mną współpracować, myślę, że jakoś byśmy się dogadali. Ale w chwili obecnej nie ma nawet takiej opcji. Every moment tears Eleanor further from me, Delta.
Soon, this father obsession will end her. You have left me without want. Before you die, I will take all that you hold dear. Sinclair is just another body in your wake. Spróbuj się zbliżyć do Adele jeszcze raz. Spróbuj się do niej zbliżyć, a po prostu urwę ci dupę razem z nogami. Zobaczysz. Gwarantuję ci to. Masz to jak w banku. Tak ci urwę nogi, że ci wyrwę je razem z dupą, a przy okazji łeb ci przez nogi powyrywam. Taki będę brutalny wobec ciebie. Tak się nie będę patyczkował wobec ciebie, zobaczysz, kurna. W sumie, why not? Niech mi chwilę pomoże. Właśnie nie do końca taki był plan, ale dzięki, że mi pomagasz, naprawdę. Chciałem użyć bzyczka, ale okej, spoko, tak też może być. Także nie, idziesz ze mną, idź ze mną, dobra. Chwilę pochodzimy razem, pobiegamy. Pobawimy się razem wspólnie ze starych dobrych czasów, jak ojciec z córką. Spędzimy razem ze wspaniałe chwile podczas mordowania całej masy ludzi. I jakoś to myślę, się z tego wykaraskamy. Mother has bombed out the ballast compressors, father. The lifeboat will be too heavy to launch. Unless... let me think. Spoko, spoko, mamy czas. I think I can boil away the water and get the lifeboat to rise, but I can't generate that much heat alone. It's time to recruit the rest of Mother's little sisters. We're taking them with us. Head to the pediatric wards. Dobra, a daleko to jest? Bo tak jak sama mówisz, nie mamy za wiele czasu. Ale dobra, spoko, ufam ci. Jak mówisz, że jest to nam potrzebne, no to jest nam to potrzebne. O nie, wieloczęściowe zadanie. Naciśnij mi przejść do zakładki celów, aby zobaczyć wszystkie... O nie! No, 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 no! Nie mam pojęcia, gdzie ja będę miał iść, także cóż. Pobiegam gdzieś, zobaczymy. Ja powoli umieram! Spoko, dam radę, wydaje mi się, że dam radę. Póki co mam wszystko pod kontrolą, póki co jeszcze żyję. W razie czego mam apteczki. This is not a sermon. I will offer no insight. Myślę, że... Mother's people are starting to detonate the charges. We don't have long. No dobra, biegnę. Nie mam pojęcia, dokąd ja biegnę. Nie mam pojęcia, czy ja dobrze idę w ogóle. Ale idę przed siebie. Czy jak wejdę do środka, to mi ta strzałka zniknie? Oczywiście, że tak. Okej, znajdź jakiś oddział. No cudownie, jak ja nienawidzę tego robić. Czy to jest... To jest Eleanor? Tak, to jest Eleanor, okej, dobra. Przed chwilą zastanawiałem się, czy to jest starsza siostra, czy to jest Eleanor. W tej chwili ciężko stwierdzić, naprawdę. Jedyna różnica jest taka, że starsza siostra mają czerwone gałki. Okej, spoko. Chyba ogarniam, tak mi się zdaje. A, zablokowałem się. Czy tutaj coś jeszcze będzie? Czy z kimś on... Z kim ona walczy? A tutaj... Wybacz, 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 przepraszam, przepraszam, córeczko, przepraszam. Nie... Tatuś nie chciał, naprawdę. Tak trochę mi się wpierniczyłaś, wpierniczyłaś mi się w sytuację. Gdzie ona walczy? Dobra, może nie będę tych pachołów marnował... Nie będę może marnował na tych pachołów... Gatlinga. Tylko będę używał... A, zablokowałem się! Dobra, ty tego skop. Ja powalczę sobie z tatuśkiem. Rodzinne spotkanie. Aha, nie mam już amunicji. Okej, dobra. Troszeczkę mi się to nie podoba. Przydałby mi się jakiś sklep taktyczny, żebym sobie pokupił tutaj parę rzeczy. Proszę zostawić moją córkę. Czy ja mówię niewyraźnie? Dziękuję. Dobra, wiesz co, idź tam. It isn't safe to begin yet. We must finish off the splices first. Okej, easy. Ja to ogarnę. Ty się zajmij tym, czym masz się zająć. Ja się zajmę genofagami. Czy to już? I'll wake the children up. They're stronger than they know. With their help, I should be able to boil off the water and get us all out of here.
Dobra, co ja mam przez ten czas robić? Go on ahead, father. I'll free them as quickly as I can, just as you showed me. Dobra, spoko, wierzę, że dasz radę. Także ja przez ten czas sobie tutaj zakupię może amunicję, because czemu nie, może się na pewno przydać. Trochę paliwa. Oczywiście najważniejsze, pociski, jedne, drugie. I tyle z pieniędzy. Trochę kiepsko, ale dobra, jakoś myślę, że damy sobie z tym radę. Zahaczę, o to tak na wszelki wielki jeszcze. Zbiorę... nic nie zbiorę. Delta, no matter how pure your intent, the surface is not paradise, but perdition. I would sooner see them drown. Wiesz, na powierzchni nie jest tak źle, jasne, jest do dupy, ale nie jest aż tak źle! But love is just a chemical. We give it meaning by choice. I will be damned if I let mother take you away from me again. Dobra, nie wiem, to jestem faktycznie jej ojcem, czy nie jestem jej ojcem, jestem jej przybranym ojcem? Nie mam pojęcia, już szczerze, bo ja się gubię w tej historii. Raz to przedstawia na takie zasadzie, że ja niby jestem jej ojcem, raz, że nie jestem. The plasmid, father. Just point the way and I'll help you fight. Dobra, dobra, spoko. Ten plasmid jakoś nie będzie jakoś super potrzebny. Dam sobie radę sam chyba. Ja to jakoś ogarnę, po prostu potrzebuję harpownicy. Dzień dobry. Nie chcę zaskakiwać, muszę iść tędy. Tam się coś walczy, tam coś się rozpiernicza. Dobra, ja to zostawię tak jak jest. Nie będę się tym przejmował na razie. No co za skurkowaniec jeden, no! That's another charge gone. We have to keep moving. If this building falls, we're all dead. Słuchaj, Eleanor, ty jesteś jeszcze młoda, jeszcze nie jesteś to wszystko zaangażowana jak należy. Powiem ci tak. Póki nie ma nigdzie licznika czasu, który nas informuje, że za konkretną ilość czasu coś się stanie, znaczy to tylko jedno, że mamy całą masę czasu, całą wieczność praktycznie, dopóki tego się nie ogarnie jak należy. Także spokojnie, mamy czas. Ja mam z tym doświadczenie, ja już nieraz coś takiego przechodziłem, także ja wiem jedno, tak długo jak się po prostu nie wyskoczy mi licznik czasu, że za chwilę, że mam na przykład 5 minut, to jest nam znacznie więcej niż 5 minut. Także spokojnie, ja mam wszystko pod kontrolą, ja wszystko ogarniam. Także nie ma się czym przejmować. Ja cię wszystkiego nauczę, wszystko zrozumiesz z czasem. Wtedy będziesz wiedziała, wszystko, jak to wszystko działa. The first living utopian, serving the world at large with no regard for herself. To force consciousness on such a being is to tear its wings away. That was your gift to her, Delta. Just as she hoped. You must be very proud. Tak, jestem, jak cholera, bo... Wiesz, jeśli... Można być jakimś, nie wiem, jakimś człowiekiem, który jest skupiony na wyższym celu i tak dalej, na pomaganiu ludziom. Ale tak długo jak zatracasz tym siebie i nie widzisz, że nie potrzebujesz sam niczego, tylko po prostu wszystko dla ludzi, to cię to kopnie w dupę jak jasna cholera. I to jeszcze z taką mocą, że zrobisz front flipa, back flipa, side flipa i jeszcze 5 innych flipów, jakiekolwiek przyjdą do głowy. I to jednocześnie, więc myślę, że... Uratowałem ją znacznie lepiej niż ty byś mogła ją uratować jakkolwiek. Czy ty możesz przestać się teleportować, czy ja mam ciebie tak kopnąć w dupę, jak przed chwilą mówiłem? Możesz? Dziękuję. Wreszcie! Wreszcie się przekręcił, co? A propos front flipów, back flipów i innych flipów. Cześć! Cześć kuzynie! Dzień dobry, jak leci? Masz tu taktyczny gatling w twarz i lecimy dalej. Dobra, harpownica w łapę, dzień dobry. Znowu, kurna, jakaś... Spoko, spoko, dzień dobry. Teraz będziesz po mojej stronie, będziesz z nami współpracowała, kamero, dziękuję. Kolejna, naprawdę? Ile was tu jest? Halo! Klęk! Ta harpownica naprawdę jest OP, bardzo mi się podoba. Bardzo fajna broń, ja nie narzekam absolutnie. Dzień dobry. Kolejna komora zaliczona.
Taktyczny headshot, ała! Nie każ mi wołać córki! No bo wiesz co? A niech się pobawi dziewczyna chwilę! Niech się pobawi! Ona jest naprawdę potężna! Dobra, ja cię sobie nie czuję, dzień dobry! Dobra, chciałam iść tędy, okej, dobra. Halo, dzień dobry! Gatling, elo. Zawsze kiedy mam Gatling, to jestem gotowy. Ten jak pędzi przed siebie. Dobra, spoko. Bzyczek, dzień dobry. No chodźmy, stary. Taktyczny Gatling. Do widzenia. Ktoś jeszcze? Ona. Harpównica, dzień dobry. Cześć, jak ci idzie? Dobrze się bawisz? Jak tam spędzanie popołudnia z tatką? Gdzie jest? Tu jest! Jak nim miotła! Ej, halo! Ej! Ale jak nim miotła taktycznie! Ała! Dobra, kolego mój drogi, kuzynie mój! Co w rodzinie, to w rodzinie, dlatego od rodziny dostaniesz po prostu amunicją z Gatlinga prosto w pysk. Wszystko? Chyba wszystko, dobra. Gdzie się to klika? Aha, cześć. Mogłabyś otworzyć? Nie, z jednej strony każe mi tam wejść do środka, z drugiej strony nie mogę tam wejść. Chyba, że ja... Nie, dobra, tam nie cały czas, tam nie cały czas pcha. Chyba, że gdzieś tutaj będzie ten przełącznik, nie mam pojęcia. Czy mógłbyś zeskoczyć na dół? Eleanor, słonko, mogłabyś? A tu jest włącznik, okej, okay, jestem idiotą! Yes, we're ready for the ballast tank. I can boil off the water and get us out of here. We must return to the docking platform, father, now. Dobra, spoko, lecimy. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Co prawda widziałem urywek zakończenia z nią, w sensie, że ona była razem ze mną na powierzchni. Tylko czy to będzie dobre zakończenie, czy ja to do niego doprowadzę? To jest dobre pytanie też. She spreads it to those innocents. To be self-aware is a curse, Delta. You are damning them. Dobra, zaraz ciebie skażę na cierpienie, jak cię znajdę i się do ciebie zbliżę. Tak ci wbije harpun między oczy, że po prostu będziesz cierpiała miesiącami, zanim umrzesz. Przysięgam ci to, zaczynasz mnie tak wnerwiać, że ja to zrobię. Wezmę koronę harpunicę, wyrwę ten harpun, odwrócę go do 90 stopni i... 180 stopni, nie 90. I wbiję ci ją prosto, kurna, w ryj. Zobaczysz. I będę się naprawdę bardzo cieszył z tego powodu. I'm stepping inside the ballast tank, father. Come up to the glass once you're ready for me to begin. There's no going back once we start. Okej, okay, dobra, podchodzę. Możemy zaczynać, tak? Chyba? Zobaczymy, co się stanie. Boże, niech to będzie dobre zakończenie. Proszę, nie chcę tego sfakapować. You would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Mother will be waiting for you. Ale zaparowało. Come, father. Hold them off until I can bring it to a boil. Dobra, spoko, dam radę. Chyba. Dobra, tatuśkowie idą, czyli tak. Gatling w łapę. Ten powinien paść na to przeładowanie. Dobra, tu mamy drugiego. Ten jak do mnie przybiegł, skurkowaniec. Dobra, ja go tutaj na chwilę zablokuję. Okej. Okay. Gatling, papa, zabiorę z ciebie co tylko mogę. Na ciebie nie będę Gatlinga marnował, ty stara raszklo, więc... Po prostu cię wyeliminuję harpunem. Harpunem prosto w łeb. Dobra, spoko, ja mam wszystko pod kontrolą cały czas. Ja jeszcze ogarniam. No się nie przejmuj, pracuj nad tym, co masz robić, ja się w ogóle nie poganiam. Nie będę wywołał na tobie żadnej presji, jak twoja nieszczęsna matka.
Ja szanuję twoje decyzje, ja w ciebie wierzę, wiem, że sobie poradzisz. Ja sobie tutaj poradzę, ja sobie sam poradzę, naprawdę, nie musisz się mną martwić. Nie śpiesz się, zrób to jak należy. Ja mam wszystko pod kontrolą, tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, jeszcze nie potrzebuję, albo dobra, potrzebuję. Przyznaję, potrzebuję. Nie będę ukrywał, że sobie daję radę, jak sobie nie daję rady. Nie to chciałem zrobić, pomyliłem plazmidy. Bzyczek w łapę, klęk, dzień dobry. Czy ją sobie odesłałem? Nie, dobra, jest cały czas, okej, spoko. Ty zajmij się jednym grubym, ja zająłem się drugim grubym. To mi przeraz kolejny, czy to jest ten sam? Nie wiem. Powoli mi się kończy amunicja i w ogóle powoli mi się też kończy życie, co mi się absolutnie nie podoba. Ale będzie dobrze. Jeszcze ktoś został z tych grubszych? Nie, dobra. Bez grubasów sobie poradzę sam. Z tymi pachołami tutaj sobie poradzę w pojedynkę. Tylko wystarczy, że będę trafiał harpunami. Tylko tyle jest mi potrzebne do szczęścia. No już, chodź tu. Klęk, dzień dobry, harponica w pysk. Kolejny gruby, niech ona się nim zajmie, bo ona ma znacznie, znacznie mocniejsze jebnięcie niż ja. Co trochę nie będę ukrywał, trochę mnie smuci, trochę mnie przeraża. Ale nie będę narzekał. Ani mi się waszyć się leczyć, nawet o tym nie myśl, stary. Dobra, Enor, ty się zajmij tym grubym. Ja tych pachołów ogarnę. Dobra, chwila. Gatling. No nie. A nie mi się wasz. Do widzenia, papa. Ktoś jeszcze? Chyba tak. Ja ci ją zestunuję, ty ją załatw. Dobra, gdzie jest ten mechanizm? Halo, po kolei, gdzie mam iść? Mam iść tędy, mam iść na górę, w prawo, w lewo, prosto w lewo i na drzewo. A to jest mechanizm, dobra. The elevator to the lifeboat is flooded, father. We have to equalize the pressure in here or the door won't open. Okej, jak to się robi? Okej, dobra. W niszczeniu jestem bardzo dobry z tego co widzę. We've done it, father. We're launching. Get to the elevator. Której windy? Chwila, dobra. Czy jak zaskoczę tutaj, to mi to zaliczy automatycznie, że znalazłem się na dole? Chyba nie. Czy muszę iść trochę naokoło? A tutaj musi mi przyjąć do wiadomości, że znalazłem na dół i teraz mogę iść tędy. Nie, nie mogę jeszcze iść, goddammit, halo! Aha, dobra, tędy idę. I kieruje mnie tutaj, tak? Okej. A tu jest winda, cześć Eleanor. Możemy iść. The bombs, father! We're falling! Run! Runnin'! Oh shit! Okej, zrobiła dobrze, nie narzekam. Szybko pomyślała z tą teleportacją. Ja myślę, że sobie chyba jakoś z tym poradzę, chyba to jakoś przeżyję. Albo i nie, nie wiem. Dobra, nie wiem, czy to jest oficjalna kacenka, także ja tutaj na chwilę znikam i dam wam sobie pooglądać. The rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain. For you, mercy was victory. You sacrificed,
You endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I. And in forgiving, we left the door open for her. The rapture dream is over, but in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. Always be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. Utopia is not a place, but a people. Then we must choose carefully, for the world is about to change. And in our story, Rapture was just the beginning. Okej, będę szczery. To zakończenie mi się znacznie bardziej podobało. Nie wiem, czy dlatego, że po prostu gra mi się znacznie bardziej podobała od jedynki? Ale tak, przyznam szczerze, bawiłem się dużo lepiej aniżeli w jedynce. Znaczy, na początku tego wszystkiego strasznie narzekałem na tą drugą część. Że jest taka sobie, że jest tak jedynka, że jest me, że jest... Ale szczerze powiedziawszy, jak już tak przestałem na siłę hejtować tą grę, tylko po to, żeby stwierdzić... Tylko żeby tak na siłę ją hejtować, że to jest druga część Bioshocka, że ona jest taka sama jak jedynka, że jest taka sobie, że jak jedynka... Po prostu się wiedzieć, że jest znacznie lepsza, znaczy przynajmniej mi się zaczęło w nią grać. Nawet, żeby aż nawet nie zauważyłem, kiedy te 12, czy tam 11 odcinków mi zleciało. Chyba 12. Nie wiem. Ta gra przeciała mi znacznie szybciej, aniżeli pierwsza część. Co jest dobrym znakiem. Jeżeli gra szybko zlatuje, to znaczy, że się przyjemnie w nią grało. Dla mnie jedynka się znacznie za bardzo ciągnęła i przedłużała. A ta przyjemnie mi się w nią grało. Sam nie jestem pewien dlaczego, może po prostu... Bardziej fabuła do mnie przemawiała, w zasadzie takiej, że musimy ratować kogoś, na kim nam zależy, a nie po prostu pomagać kolesiowi, którego dopiero spotkaliśmy. Właściwie czemu mieliśmy obalać kolesia, który rządzi miastem, które ledwo znamy, po prostu chcemy stąd wyjść, tak? I po prostu do mnie jakoś nie stykałem z tą grą. Tutaj było znacznie lepiej, dlatego wydaje mi się, że z tego co wiem, mam jakiś dodatek do tej gry. Nie mam pojęcia, jak się ten dodatek nazywa, nie mam pojęcia, to pojęcie, co to jest za dodatek. Ale prawdopodobnie również jego ogramy. Także na razie tutaj seria się Bioshocka dwójki kończy. Teraz będzie mała kolejna seria z Robsonem. A potem wrócimy do dodatku, później ogramy jeszcze jakąś serię i będziemy lecieć z Bioshock Infinite i będziemy kończyć wszystko, co tak naprawdę ja sam z siebie miałem zaplanowane już na długo, długo wstecz, jak przesiadałem do tego kanału. Bo tak, skończyliśmy Crysisa, skończyliśmy Dead Space'a, skończyliśmy Transformery. Wzięliśmy się za Bioshocka, którego też kończymy, także powoli będę zmierzał do pomysłu, na którym już myślałem od jakiegoś czasu. I mam nadzieję, że ten pomysł się wam spodoba. Tak czy siak, mówię, tutaj kończymy. Ja się dużo lepiej bawiłem w Bioshocku dwójce niż w jedynce.
Także do dodatku znacznie chętnie podchodzę. Pewnie gdyby ta gra mi się nie spodobała i pewnie gdybym odczuwał takie same znudzenie jak jedynce, to bym sobie ten dodatek odpuścił. Ale skoro jest tak jak jest, no to dodatek polecimy. No i do trzeciej części też jestem teraz bardziej zachęcony po tym, co przeżyłem w tej części, aniżeli wcześniej, także... Aż mam ochotę w to zagrać. Także tutaj kończę. Już za dużo chyba gadam, już się zaczynam kałapućkać, już mi się wszystko męczy i tak dalej. Także koniec. Mam nadzieję, że seria z Bioshocka wam się podobała. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, macie zostawić łapkę w górę, będę poinformować, że tak właśnie było, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!